Mimo kilku prób bojkotu, Hogwarts Legacy trafił na pierwsze miejsce bestsellerów sprzedaży na platformie Steam i nie wygląda na to, aby szybko się to zmieniło. Gra przenosi nas do magicznego świata Harry'ego Pottera, w którym jako uczeń piątej klasy trafimy w sam środek spisku mającego namieszać w świecie czarodziejów. Zanim jednak kupisz i zagrasz w Hogwarts Legacy, poznaj 10 faktów, o których musisz wiedzieć. Być może pojawią tu się odpowiedzi na twoje pytania. Ja jestem Siomer i zapraszam do mojego pierwszego materiału o tej produkcji. Zaczniemy od ceny i wersji gry, które można kupić. Wszystko rozchodzi się rzecz jasna o dodatkowe elementy kosmetyczne, wierzchowce, jak również misje i areny, na których możecie odbywać walki. W sprzedaży dostępne są trzy wersje gry. Edycja standardowa, edycja deluxe i edycja kolekcjonerska. Wersja podstawowa zawiera samą grę oraz onyksowego hipogryfa. Wierzchowiec jest jednak dostępny wyłącznie w zamówieniach przedpremierowych, co oznacza, że po premierze zniknie z tego pakietu. Wersja deluxe, jak sama nazwa wskazuje, została wzbogacona o wcześniejszy 72-godzinny dostęp do gry, czarnomagiczny zestaw, w który wlicza się wierzchowiec Testral, czarnomagiczny zestaw wyglądu, arena walk czarnej magii, jak również czarnomagiczna furażerka. Zaś edycja kolekcjonerska posiada wszystko to, co wersja deluxe, jak również lewitującą nad księgą różdżkę oraz steelcase z grą. Jednak największe korzyści odniosą posiadacze konsol PlayStation. Bez względu na wybór wersji gry otrzymają dostęp do przepisu na eliksir Felix Felicis oraz misję z nawiedzonym sklepem w Hogsmeade. Temat mikropłatności w Hogwarts Legacy był szeroko komentowany jeszcze długo przed premierą. Jednak deweloperzy w odpowiednim czasie odpowiedzieli na to pytanie w sekcji FAQ na oficjalnej stronie gry. Hogwarts Legacy oficjalnie pozbawione jest mikrotransakcji. Nie będziecie się musieli martwić o zakup jakiejkolwiek czapki, płaszcza czy innego rodzaju elementów ubioru. Oczywiście będzie można po premierze dokupić zestaw czarnomagiczny, natomiast to koniec. Być może deweloperzy zmienią zdanie, jeśli gra odniesie światowy sukces i postanowią wprowadzić większe modyfikacje, natomiast na ten moment nie ma ku temu żadnych obaw. Fani gratisów z pewnością będą zadowoleni z faktu, że oglądając streamy na Twitchu otrzymają dodatkowe elementy kosmetyczne do Hogwarts Legacy. Co jest do wygrania? Srebrne okulary w kształcie smoczych oczu, czapka łobuza, karminowy szalik z błyskawicą oraz liliowy strój. Wymienione nagrody można zdobyć na przykład na moim kanale na Twitchu, na którym mam uruchomione dropy. Od 7 lutego od godziny 19 będziecie mogli na nie polować na streamie siomer.pl, do którego link widzicie teraz w prawym górnym rogu. Każdą jedną nagrodę zdobędziecie co 30 minut włączonego streamu. Dodatkowo na kanale Avalanche za obejrzenie 20 minut otrzymacie pelerynę Merlina. I co ważne, nie musicie posiadać Hogwarts Legacy w swojej kolekcji. Grę będziecie mogli kupić w późniejszym czasie, a nagrody zdobyte na Twitchu wam nie przepadną. Hogwarts Legacy to gra dla jednego gracza. Jeśli myśleliście, że w trakcie rozgrywki w szkole spotkacie innych graczy, to musicie niestety się obejść smakiem. Deweloperzy z Avalanche Software nie udostępnili graczom trybu multiplayer ani trybu kooperacyjnego, przez co niektórym graczom rozgrywka może wydawać się dosyć nudna. Z drugiej strony, niepotwierdzone plotki zdradzają, że kooperacja z innymi graczami może potencjalnie pojawić się w grze po premierze. A skoro już wiemy, że to gra dla jednego gracza, strach pomyśleć, jak krótka może być rozgrywka. Całe szczęście deweloperzy ujawnili wszelkie szczegóły na ten temat i realizacja głównego wątku fabularnego bez przewijania przerywników filmowych ma zająć średnio około 35-40 godzin. A to tylko z misjami głównego wątku. Jeśli zaś postanowicie zrealizować wszystkie misje poboczne, zajmą one dodatkowo 50-60 godzin. Łącznie 100 godzin na jeden dom. To bardzo dużo. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką będziecie musieli wykonać w grze, to wybór domu. Musicie mieć przy tym świadomość, że różnice między domami to nie tylko dormitoria. Każdy dom posiada odmienną ścieżkę fabularną, która mimo, że prowadzi do jednego głównego wątku, pozwala inaczej wczuć się w rolę ucznia poszczególnego domu. Inne zadania zrealizujecie jako uczeń Slytherinu, a inne jako Gryffindoru. Jest to o tyle fajna funkcja, że za każdym razem, gdy rozpoczniecie rozgrywkę w Hogwarts Legacy, nie poczujecie, że wszystko odbywa się na jedno kopyta. Powyższe pozwala nam przejść do kolejnego punktu, jakim są różne zakończenia. Wybór domu, decyzje, jakie podejmiesz w trakcie rozgrywki oraz konsekwencje, jakie zostaną wywołane przez te decyzje, mają ukazać inne zakończenie. Przykładowo, jeśli postanowię zagrać jako mroczny członek Slytherinu, a ktoś z moich widzów postanowi stworzyć przodka Harry'ego Pottera, może zobaczyć inne zakończenie swojej przygody. Na ile będą się one różniły od siebie? Tego niestety nie wiemy przedpremierowo i zdaje się, że musimy zawierzyć na słowo deweloperom. O ile wybór domu pozwoli wam na przejście własnej unikalnej ścieżki, niektórzy zapewne mają mokre sny na ten temat i zastanawiają się, czy można zostać kolejnym Voldemortem czy Grindelwaldem. Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Oczywiście, że tak. Sam planuję stworzyć Harry'ego Pottera ze Slytherinu. Dokładnie tak jak początkowo Tiara Przydziału planowała go przypisać, natomiast wszelkie kolejne moje decyzje będą podyktowane iście drakońskim charakterem. A wszystko to będziecie mogli obserwować na moich streamach na kanale siomer.pl na Twitchu, do którego link widzicie teraz w prawym górnym rogu. Natomiast wracając do bycia złolem w Hogwarts Legacy, otrzymacie dostęp do większości niewybaczalnych czarów, takich jak Avada Kedavra czy Crucio, które będziecie mogli wykorzystać przeciwko większości przeciwników. Rzecz jasna, walka opiera się na kombosach i czasach odnowienia czarów, dlatego weźcie poprawkę na to, że niektóre czary będą odnawiały się dłużej niż pozostałe.
Wiedząc już, że produkcja pozwoli nam poznać wiele zakończeń i przeżyć własną historię w zupełnie inny sposób niż znajomi, warto poruszyć temat lokacji w Hogwarts Legacy. Gracze otrzymali ogromny otwarty świat, w którym odwiedzą wiele znanych lokacji z książek i filmów. Już sam ogrom korytarzy, pokojów czy wielka sala wewnątrz Hogwartu robią ogromne wrażenie. Ale sam zamek to nie wszystko. Odwiedzicie zakazany las, w którym Harry z Ronem uciekali przed pająkami, czy jezioro Hogwartu, gdzie Harry uratował Syriusza przed dementorami. Oczywiście nie można zapomnieć o wiosce Hogsmeade, którą mogliście zobaczyć w filmach czy kultowej ulicy Pokątnej. Niestety w przypadku tej ostatniej może okazać się, że zajrzycie tam tylko raz. I niekoniecznie w formie zwiedzania, a raczej wyboru sklepów i automatycznego przeniesienia do danego sprzedawcy. Na koniec zaś warto będzie zajrzeć do chatki Hagrida. Oczywiście bohater ten urodzi się wiele lat później, ale sama chatka będzie stała i znajdowała się w pobliżu zakazanego lasu. Twórcy gry nie zapomnieli o świecie Newta Scamandera. Tytułowy film Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć częściowo znalazł się w Hogwarts Legacy dzięki mechanice opieki nad bestiami. Już teraz wiemy, że wiele osób spędzi tam sporo czasu, bo możliwości opieki nad fantastycznymi zwierzętami może być czasochłonnym zajęciem, szczególnie kiedy zaczniecie skupiać się na ich schwytaniu i opieką nad nimi. Niektóre z bestii sprawiają wrażenie monumentalnych i groźnych, zaś pozostałe okażą się słodkimi kulkami do przytulania. W tym miejscu warto napomknąć, że w grze będziecie mogli pogłaskać koty, które są obecne w zamku. Lokacja, w której będziecie opiekować się zwierzętami, nazywa się Vivarium i będzie w pełni customizowalna. To znaczy, że swobodnie będziecie mogli zmieniać lokację drzewa czy posągu, ich wielkość, czy dodawać kolejne elementy krajobrazu. Już na samym początku fabuły w Hogwarts Legacy dowiemy się, że Quidditch, popularny sport w książkach i filmach o Harrym Potterze, będzie niedostępny podczas rozgrywki. Zdobywanie punktów czy próba schwytania znicza jako szukający pozostaną jedynie w sferze marzeń. Deweloperzy zadbali jednak o pobliskie lokacje Hogwartu, dzięki czemu możecie zobaczyć arenę na własne oczy, zobaczyć trenujące tam osoby, czy wykonać zadania poboczne. Mam nadzieję, że ten materiał odpowiedział na niektóre Twoje pytania. W kolejnych dniach pojawi się tu sporo filmów o Hogwarts Legacy, dlatego jeśli zaciekawiłem Cię tym nagraniem, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby nie umknęły Ci kolejne premiery na tym kanale. Zapraszam również na mojego Twitcha, gdzie będę regularnie ogrywał Hogwarts Legacy i pokazywał Wam ciekawostki z nią związane. Link do tego kanału znajduje się właśnie w prawym górnym rogu. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Materiał serwował Wam Siomer z portalu blizzplanet.pl. Merlin's beard. How did you... Wait! We do... Key!